Straż Graniczna świętuje 30-lecie swojego istnienia. Dziś Karpacki Oddział Straży Granicznej odwiedził prezydent Andrzej Duda. To rzeczywiście jest ogromnie ważna misja. Dziękuję, że Państwo ją wypełniacie. Dziękuję, że spełniacie ją nie tylko tutaj u nas, ale dziękuję także, że bierzecie udział w kontyngentach, w służbach, nazwijmy to, pomocniczych, sojuszniczych, kiedy udajecie się za granicę, czy to tak jak teraz do Słowenii, czy do Macedonii Północnej, ale przecież także i do Hiszpanii, do Włoch, na Węgry, w różne miejsca, tam do Grecji, tam gdzie pomoc była w danym momencie potrzebna. Jechaliście Państwo zawsze niezawodni, znakomicie wypełniać swoje obowiązki, ale przede wszystkim, co dla mnie ogromnie ważne, niezwykle godnie reprezentować Rzeczpospolitą Polską i pokazywać, że polski funkcjonariusz jest znakomicie wyszkolony, jest życzliwy, jest pomocny, a przede wszystkim z wielką powagą i odpowiedzialnością traktuje swoje obowiązki. Ogromnie za to dziękuję.